O tym, że chce oddać swoje włosy na tak szczytny cel, Oliwia wiedziała już od 6 lat. Starannie więc pielęgnowała swoją fryzurę. Robiłam często maseczki na włosy, myłam przeważnie co drugi dzień i dbałam o nie, rozczesywałam, nie ścinałam przez 10 lat. Podczas gdy Oliwia trwała przy swoim postanowieniu i konsekwentnie zapuszczała włosy, wiele jej koleżanek zmieniało swoje fryzury. Ścinały od 4 lat, a ja tylko patrzyłam i się dziwiłam, jak tak można. Aż w końcu chciałam teraz. Oddać, tak? Tak. Oddać, właśnie dlaczego chcesz je oddać? Ponieważ chciałabym uszczęśliwić chore dzieci. Pani Monika wspierała córkę, odkąd dowiedziała się o jej pomyśle. To była tylko i wyłącznie decyzja córki, ona po prostu czekała do tej komunii, a że była komunia w sobotę, więc już na poniedziałek zapadła decyzja, że ona musi ściąć te włosy i koniec. Koniec końców Oliwia dopięła swego i stało się. Po przygotowaniu przez fryzjera z jej włosów mierzących 73 cm odcięto półmetrowy warkocz. Wygodniej. Wygodniej, a nie było ci żal tych włosów? Nie. To co teraz, jaki pomysł na nową fryzurę? Najprawdopodobniej będę nosiła albo rozpuszczone, albo w kitce. Jeszcze w tym tygodniu warkocz 10-letniej Oliwii zostanie wysłany do Fundacji Rock and Roll. Po przerwie spowodowanej koronawirusem organizacja wznowiła akcję Daj włos. Aby wziąć w niej udział, wystarczy spełnić kilka warunków, a także wykazać się odwagą i wielkim sercem. Tak jak Oliwia, która od dziś ma nową fryzurę i pewność, że zrobiła coś naprawdę pięknego.